Cześć, jestem Sarcz i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gears of War Ultimate Edition. Kontynuujemy akt trzeci. Musimy teraz dostać się do sterowni wagonów, którymi będziemy mogli przemieścić się dalej. Póki co, ruszajmy tutaj. Mamy przejście. Locked. It's too thick to cut. No niestety, musimy znaleźć inną drogę. Jesteśmy tutaj... Wow, wow, wow. Jesteśmy tutaj tylko z Dominikiem, bo jak pamiętacie, Cole i Bert ruszyli inną stroną. Oni już to się dostali jakiś czas temu. Do tej fabryki. Tylko, że od kompletnie innej strony. Więc naszym zadaniem będzie też się spotkać z naszymi towarzyszami. Ale jak widzicie, nie wygląda to za ciekawie. Miejsce niby wydaje się opuszczone, a jednak ciągle coś tutaj wywołuje jakieś trzęsienie. Tędy się przebije. Wow. To wiemy już, co ich tak zmasakrowało. To te lśniące ścierwojady. Hey, I think I got it. Yeah, Baird, you did. Yeah, turn them off, will you? Huh? What? Never mind. W ogóle nie przypominam sobie, że w pierwowzorze z 2006 roku było to tak przedstawione, co się tutaj stało z tymi ludźmi. Aczkolwiek mogę już dobrze nie pamiętać. Całkowita masakra. Cease fire. Dipshit. Finally, the rescue team. What are you doing in here? Waiting for you? I'm ready to go. We're looking for the card control room. Where is it? Well, you have to get down to the factory floor through that door, but it's locked. Well, how about you help us unlock it? Who? Me? Aren't we leaving? Not yet. Come on. Dipshit. Okay. This is Delta One. Still proceeding as planned. But we have a stranded with us. No shit. Hey, ask him if he's seen any Geobots. I still need one for our junker. Hey, Baird, keep looking for that cart control room. Phoenix out. Spróbujemy teraz z tym wyrzutkiem udać się dalej. Może otworzy te drzwi. Udało się bez większych problemów. Delta 2, come in. Watch the vents. Roger. You're not gonna believe where we are. Control, could you give us Delta 2's location? GID readings are faint. Looks like the sewer system? There's shit everywhere! Come on, Ben. A little bit of this? Good for you. Builds your immune system. Yeah, it also builds disease. Delta 2 out. No way. Sucks to be them. Przejdziemy tędy, czy nie za bardzo? Hi, boys. I can smell you two a mile away. Screw you, man. Get down here and see how much you like it. There's room for one more. It's a fucking party down here. No thanks. Keep moving. We'll see you at the carts. No proszę, a więc spotkaliśmy Berda i Cola. Tak jak mówili, faktycznie idą kanałami. Nie do pozazdroszczenia pozycja wyjściowa. Dobra, stary, nie idź tak przodem, bo jeszcze, kurde, coś ci się stanie. Zawsze jak w grze muszę kogoś ochraniać, to mam wrażenie, że zaraz zginie. Tu jeszcze mamy naboje, ale... O, pełny magazynek, orzesz, kurde!
A to skubany. Odejdź, 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 odejdź. No jasny gwint, co to miało być? Chciałem kurde wtedy odskoczyć od tego ścierwojada, żeby móc go na spokojnie dobić. A wyszło zupełnie inaczej niż tego oczekiwałem, no ale dobra. Teraz bez większych problemów, jak widzieliście, się udało. Can we please just leave? No. We've got work to do. Please. If we stay here, they'll kill us for sure. Relax, will ya? You relax. You gears all suck. Bunch of bloodthirsty fascist pigs. Ja bym się martwił o niego, a nie o siebie, ale okej. If we cut through here, we'll be all right. Słychać. No i właśnie. Shit, he's gone. Careful. We need to keep moving. Just watch your step. Damn, I hate this place. Oczywiście wiedziałem, jak on tutaj skończy, no ale nie chciałem wam tego zdradzać. Nie! Kurde. Chciałem powiedzieć, że musimy bardzo ostrożnie tutaj się przemieszczać. No ale proszę. I tak spadłem. Teraz mam duże kłopoty, żeby wybronić się przed nimi. Dobra, jeszcze jeden. Okej. Okay. Z tyłu jeszcze. Da. I teraz tak. Kurde, jeszcze? Gdzieś tutaj chciałbym się wycofać, dostać się z powrotem na górę. Nie wiem, czy tutaj te ścierwojady nie będą przypadkiem ciągle wracać. Więc muszę naprawdę jak najszybciej znaleźć drogę na górę z powrotem. Którędy, którędy teraz? Tutaj nie za bardzo. Tutaj. Ale zwróćcie uwagę, w ogóle jakoś Markus i Dominik nawet się nie przejęli śmiercią tego wyrzutka. Po prostu ruszamy dalej i tyle. Jeszcze tu biegnął chyba za mną. Dobra, mniejsza z tym. Spróbujemy przejść. Ale naprawdę, uważajmy. Patrzcie, tu jest znak. Czyli mamy... w pobliżu nieśmiertelnik, ale tędy nie przechodzimy. Bo to akurat pamiętam, że tu była pułapka, tam byśmy wpadli. Ale Dominik, ruszaj się stąd, naprawdę. Nie zagradzaj mi drogi. Nieśmiertelnik gdzieś będzie po tej stronie, z tego co pamiętam. No i mamy to. To już będzie 20. Tędy przejdę. Chyba tak. Okej. A więc udało się. Możemy chwilę odetchnąć. Nice. I ruszać dalej. Już bez wyrzutka. Mamy strzelbę i nie wiem, czy jej sobie teraz nie ustawić, jako że jesteśmy już w pomieszczeniu. Może się tutaj strzelba bardziej teoretycznie przydać, chociaż nie, pozostanę jednak przy karabinie snajperskim. Póki co wprawdzie jesteśmy w budynku, ale nie musi przecież tak być przez cały czas. A i tak na tych ścierwojadów w tym momencie wolę używać karabinu szturmowego. Dobra, co my tu mamy dalej? Kurde, teraz z góry będą atakować. Oj! Z góry, z boku, z przodu, są wszędzie, dokładnie. Lepiej bym tego Dominik nie ujął.
Dobra, uwaga, wycofać się właśnie trochę i stąd mieć lepszy pogląd na sytuację. Aj, jeszcze jeden. Spokojnie. Jeszcze gdzieś. Teoretycznie ciągle ich słychać, ale nie widzę żadnego ścierwojada. Dobra, póki co ruszajmy dalej. Takie możliwe, że tu nas jeszcze gdzieś zaatakują. Tędy nie przejdę, ruszamy tędy. Widzieliście to, jak się skubany nagle pojawił? Kurde. Dosłownie w momencie tego błysku. No ale dobra, koniec niespodzianek na razie. Otworzymy sobie przejście tutaj. Czy to będzie przejście? Mamy tylko naboje na razie. Ale po drugiej stronie też otworzyliśmy. Więc tędy się właśnie udamy. Kolejna paczka z amunicją. Idziemy tędy. Tam widziałem jakieś kraty, chyba przez nie trzeba będzie przejść. Ewentualnie tutaj? Nie, tędy się nie przebije. Ale właśnie. Can't stop the train, baby. You guys look good. Oh, smell good too. I don't want to hear it, man. Not a word. Whatever you say, man. What about the resonator, Cole? Still in one piece? You know it. The train is a smooth ride. No i proszę, znowu spotkaliśmy naszych towarzyszy, Cole'a i Birda. Teraz możemy skorzystać z tego i otworzyć sobie przejście. A więc długo nasza rozłąka nie trwała. Najważniejsze, że rezonator jest sprawny, no bo będziemy musieli go użyć. I saw something. Up high. Jasny gwint. Już chciał nas zaskoczyć. Kolejny ścierwojad. Teraz pytanie, z której strony następne? Tutaj, tutaj, tutaj. Właśnie to jest najgorsze, że one potrafią przeskakiwać sobie z dołu na górę i na odwrót. Tutaj idzie kolejny. Wow. Tamtąd mnie atakuje. Uciekaj, uciekaj. Dobra, zdążyłem. Uważaj, Bert. Dobra, spróbuję mu tutaj pomóc, bo chłopak sobie sam nie poradzi. Stamtąd chyba strzelali, ale nie wiem, czy już Bert jednak go nie załatwił. Oj, dobra. Spróbujmy przejść tędy. Na razie spokój. Wezmę stąd granaty, o ile nie mam już pełnej ilości. Jeszcze nie. Dopiero teraz 4 na naszym koncie. Jejku, skąd ty się tu wziąłeś? Pewnie z góry, kurde, nadszedł. Nawet go nie widziałem. Takie oto, kurde, niespodzianki. Następny. Dobra. Cały czas szukamy tej sterowni wagonów. Tu jest coś. Tylko, że przejście chyba zablokowane. Nie wiem, czy będziemy mogli teraz otworzyć. No właśnie. Nie za bardzo. Jeszcze jeden. Nice. Nice. Skąd wy się, kurde, bierzecie? O nie. Boomerzy. Trzeba będzie użyć granatów. Uwaga. Pięknie. Pięknie to załatwiłem. Właściwie jeden boomer i jeden żołnierz szarańczy był. Marcus, it's open.
Dobra. Ale tu już było gorąco, bo zbliżał się do mnie. Mogę ewentualnie zabrać ten granatnik, ale chyba pozostanę przy karabinie snajperskim. Mamy pełen wybór, patrzcie. Tutaj z kolei znowu strzelba Gnasher. Ale zostawmy sobie to, co mamy. Control, this is Delta. We're at the cart control room. Copy that, Delta. Everybody, grab some ammo. Man, you shitheads need to get in your own carts. No way am I standing next to you. What? Let's just get this over with. Dobra, kolejny nieśmiertelnik zdobyty. I teraz tak, tutaj moglibyśmy sobie uzupełnić amunicję, ale już mam ją uzupełnioną. Teraz aktywujmy sobie te wagony. Aha, trzeba było otworzyć najpierw przejście. No i teraz co, wsiadamy. Let's do this thing. Wow! Każdy do oddzielnego wagonika sobie wsiądzie. I teraz właśnie, uwaga. Bo oczywiście spokoju mieć nie będziemy. Control, we're headed into the furnace. Divert the carts. Anya, we're moving into the fire. Reroute anywhere now. Uf, w ostatniej chwili zmieniona trasa. Teraz tędy. Okej. Tam nasi. Wszystko na razie idzie zgodnie z planem, ale uwaga. Jeszcze jeden. Nie pozwolić im dostawać się do wagonika, bo wtedy będą wybuchać. To może się dla nas naprawdę źle skończyć. Dobra. Gdzie teraz? You guys okay? Nearly. Come on, baby. The train's at home on the rails. No panowie, obyśmy się wszyscy spotkali w tym samym miejscu. Dobra, dobra, dobra. Gdzie teraz? Tam są. Kurde, ciągle mnie trafia i przez to ciężko jest trafić w niego. Ale dobra, spokojnie. Ten wagonik się ciągle też przekręca i to jest problem. Ale okej, możemy sobie jechać dalej. Nie muszę nawet ich atakować, wystarczy się ukrywać. Niech to się otworzy i jedziemy tędy. O nie! Kurde, skubany. Dobra, na szczęście mnie wyratował ktoś. Ale tu mi się jeszcze przeładowywała broń. To był problem. Na dół, na dół, na dół. Jeszcze nie koniec naszej przejażdżki, uwaga. O nie, boomer! Checking tickets? Dobra, nisza z nim. That was fun. Control, this is Delta. Do you read? I copy. You're almost there. The drilling platforms are straight ahead in the core room. You guys hear that? Yep. Then move out. Powolutku, powolutku się zbliżamy. Tym razem z Birdem jestem, a po drugiej stronie pewnie Cole i Dominik. Mam nadzieję, że tam panowie sobie poradzicie. My mama could kill your weak ass. Dobra, teraz mogę otworzyć. Jak najbardziej, ale uwaga. Kolejne ścierwojady. This place is a freaking mess. Zabieramy naboje i ruszamy dalej. Słyszę jeszcze gdzieś. A właśnie, właśnie.
Widziałem, że jeszcze kurde mnie tu to coś zaatakuje, bo słyszałem te ich nóżki. Łapią gdzieś tam na górze. Tędy się kurde przebijali. Jeszcze nie wszystko. Dobra, otwieramy. Teraz tutaj na dół. I proszę. Nie wiem, czy właśnie tak jest przed siebie jak najszybciej, bo później kurde zaatakują od tyłu i będzie problem. Zwróćcie uwagę, wszyscy przeciwnicy, z jakimi tutaj walczymy, są właśnie tymi lśniącymi odmianami. Control, this is Delta. We've entered the core room. Stand by, Delta. I'm raising the platforms for you. No dobra, będziemy mogli z tych platform sobie w takim razie skorzystać. Ale proszę. Tego się już spodziewałem oczywiście. Mamy boomerów. Fire in the hole. Jeszcze jeden granat. Chyba zleciał ten granat kurde na dół. Dobra, w takim razie przyda się idealnie karabin snajperski. Okej. Po tamtej stronie też czysto. That was fun. Remind me to thank Anya. Everybody, get on your platform. Control, this is Delta. We're on the drilling platforms. Copy that. Sending platforms down now. Once you're in the mine, you'll need to find the pumping station and plant that resonator. Get it done before dawn. You don't want to be there when the krill come back. It's go time, baby. No i jako, że rozpoczynamy kolejny rozdział aktu trzeciego, to tutaj będziemy sobie ten materiał kończyć. Dotarliśmy do jaskiń. Damn. Stinks down here. There's krill shit everywhere. All right, enough. Let's get this done and get out of here before the krill come back. I heard that. Teraz właśnie będziemy musieli przed świtem odnaleźć tą pompownię i tam rozstawić rezonator. Jak to nam wyjdzie, co się wydarzy dalej, dowiecie się z następnego odcinka, między innymi, do którego już teraz was serdecznie zapraszam. Jeśli ten wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!